Witajcie, kochani. Wielu z was prosiło mnie o to, żebym przeczytał medytację światła. Co niniejszym czynię? Medytuj po kolacji przed śniadaniem. Niech zwyczajem to dla ciebie dziś się stanie. Regularnym cyklem, narzędziem, ochroną. Usiądź, zapal świecę, patrz, jak lęki płoną. I odwaga w twe serce wstępuje, płomień swoje światło innym przekazuje, tym o spokój, cicho, wołającym, ufającym, żarliwie proszącym. Możesz teraz wreszcie śmiało zamknąć oczy. Jasny płomień sobie wyobrazić, który w środku czoła daje tyle mocy, niecierpliwy ogniem mógłby się oparzyć. Teraz wprowadź światło aktem woli w serce. Niechaj tak rozkwitnie jako kwiat lotosu. Niech popłynie poprzez piersi i ramiona, szyję, głowę wprost ku aureoli włosów. Poczuj, jak oczyszcza, porządkuje myśli i spokojnie śpiewa pieśń przeczłowieczenia. Prowadź je z powrotem przez otwarte ręce, dłonie, palce, do granic istnienia. Pozwól płynąć mu do brzucha i wydychaj troski, błędy i napięcia. Wdychaj światło czyste. Prowadź teraz je ku stopom poprzez linię pleców, prosto w górę, gdzie sklepienie czaszki płomieniste. Pulsującym światłem ciało napełnione teraz jasno i przejrzyście sięga gór. Tak świadome siebie, nareszcie znajome. Przechodzące każde drzwi i każdy mur. Otuleni światłem krewni i znajomi, przyjaciele i wrogowie całkowicie, rozpostartym ponad miastem, ponad domem, krajem, kontynentem, światem, czyli życiem. Już kierujesz go do minerałów, roślin, ku zwierzętom, ku naturze, wszystkim ludziom. I rozciągasz je na wszystko niewidoczne, na istoty, co się w pocie czoła trudzą. Tak pozwalasz mu swobodnie promieniować po wszechświata tej rozkosznej rozległości i zabierasz je z powrotem, już nie chowasz. Płynie przez koronę do źródła miłości. Moc i pomoc Stwórcy, ufność prowadzenia. W twoim sercu dziś rozkwita dźwięcznym om. W tym radosnym teraz nie ma w duszy cienia. Tak znalazłeś w sobie swój prawdziwy dom.